Hej, siemeczku ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Paragon. Dzisiaj lecimy hrabiną, jest to mój trzeci mecz. Czekajcie, bo tutaj Murdoch chyba pisał. Nie, to nie Murdoch pisał. Okej, tylko dwa punkty wyekipował, może być. Dobra, to ja w takim bądź razie wezmę Warda. Jest to mój trzeci mecz już dzisiaj, dwa poddane w ciągu chyba nawet krócej niż 20 minut, ten drugi był w ciągu 20 minut. Takie teamy dostaję, że po prostu żenua. Także bez komentarza dzisiaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co z tego trzeciego meczu wyjdzie. Bo jak na razie to jest masakra. Ludzie nie potrafią się już grupować na teamfighty, każdy sobie ora swoje tam poletko. Jak traficie na team w przeciwnej, no to macie przejebane, bo oni chodzą wszyscy razem. Bardzo ciężko teraz w Paragonie się gra, o, okrutnie ciężko. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Jeżeli nie, no to trudno. Oczko postawione. Pięknie, mamy oczko jeszcze tam na dżungli, także myślę, że lepiej być nie mogło. Kogo my tu mamy? Mamy tu kogoś, czy nie mamy? Howitzera? Really? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego. Howitzera na tej linii to powiem wam, że rzadko spotykam. Na początku jeszcze trochę się go spotykało, a teraz to już rzadko, naprawdę. Drugie odblokujemy sobie umiejętność pod Q. Co on ma wyekwipowane w ogóle, ten Howitzera? No, health token ma, także moje obijanie tutaj się niezbyt zdało. Dobra, Murdoczek strzela sobie tutaj last hity, elegancko. I wpadł level. Aj, kamera idzie już po... Udało jej się go złapać. Znaczy, udało się kamerze złapać, ale Gideonowi udało się też uciec. Nie mam many. Dobra, Howitzer jest mocno obity, także on nie będzie w tym momencie ryzykował. Nasz Murdoch w dużo lepszej kondycji. Ja nie mam many, także to jest średnie tutaj. Niech on mnie nie widzi, niech czuje presję. Idę postawić oczko. Idę postawić drugie oczko. Zaraz wracam. Postawiłem mu oczy, także powinien sobie poradzić chłopak. Tutaj mam tylko i wyłącznie damage, okej.
Co tam mamy niewidzialność. Mogłaby się przydać. Jak najbardziej. A on się już wyleczył. On się już wyleczył, także to jest Lipton. No i kamerka nam padła. Aż prawie 6 minuta, nie jest źle. Pierwszy zgon w naszej drużynie. Idę na środek. Dobra, wracamy z powrotem na moją linię. Ja mam trzeci level, on ma już piąty, to jest właśnie ten problem. Za dużo łażenia. Jeszcze jeden punkcik by mi się przydał. Jeszcze jeden punkcik na pewno by mi się przydała ta mana, po którą już Rampage idzie. Nie, nie idzie, cofnął się. Kurwa. Ktoś to wziął. Przecież przed chwilą jeszcze było. What the fuck. Okej, to jest dziwne, nie wiem co mam robić. Ja muszę się cofnąć. Idą tu do nas. Kogo nam tam bili? Mogłem iść na tego mida, niestety kurwa się zawahałem. Dobra, on do kogoś sobie tam strzelał. Idę na tego mida. Łażenie to mi nic nie pomoże, ja łażę bardziej niż jungler. A jungler co robi? No jungler zabija, okej. Dobra, idę po manę. Mana się przyda jak najbardziej. O cholera jasna, lepiej tam nie chodzić. Howitzer z tyłu. No, pomóż mi. No, spierdalam.
Prawie, było blisko. Dobra, wykwipmy sobie tokenik. Prawo, lewo jest bronione, ja idę na prawo. W Paragona ostatnio mało gram. I jakoś, nie wiem, chyba straciłem wyczucie tutaj tych walk. Tym bardziej, że na tej mapie się trochę inaczej fajty odbywają. A już tam jest howitzer posrany. Gnojek. Niech sobie będzie. To będziesz mnie gonił? No to goń. Ja bym tu potrzebował pomocy. Ja bym tu potrzebował zdecydowanie pomocy, on mnie tą rakietą rozdupczy przecież. Patrzcie, prawie mnie rozdupczył. No i rozdupczył. Wiedziałem, że mnie rozdupczy. Dziękuję za pomoc. Niepotrzebnie tu w ogóle stałem, mogę od razu stąd spieprzać. Mogę sobie ten healer token tu wrzucić, ale nie wiem, czy jest sens. Zobaczmy, co Chimera zdziała. Co Chimera ma wyekwipowane, Thunder Cleaver. Atak speed. Zdziałałeś coś, nic nie zdziałałeś, tyle w temacie. Jakbyś był wcześniej, to byśmy zdziałali. Już tam idę. Dobra, udało mu się zabić to, ale on ginie. On niestety ginie. Tu przyjął za mnie. Fuck this shit. Jezus Maria, co to było? Co to był za damage? Co to był za damage? Z czego to wyszło w ogóle? Ta Aurora to jest przegięta na maksa. Nie da się niczym innym grać, tylko Aurorą, kurwa. Czy to było chore? Nie wiem, czy wy to widzieliście, czy potrafił mi to ktoś wytłumaczyć, co to było, bo ja dostałem tyle strzałów w jednym momencie od Aurory. Może ona tym lodem we mnie wjechała. O tym nie pomyślałem, żeby tego w ten sposób łączyć. Tej, to może być niezły patent. Nie mam pytań, 6 na 6 w killach. 3 asysty, 4 asysty. A prawie wierzę, to już nie ma moim zdaniem. Nie zdążymy tam dobiec. Chimera sobie oczywiście będzie bił dżunglę, niech sobie bije. Wierzę, już nie ma. No wjeżdża tam na niego, brawo. Brawo on. Ale mu zajebał. Nice. No ram pam pam przyszedł.
Ram pam pam. No, ja bym tutaj chyba nie ryzykował. On ulta użyje, nie wiem po co ta kamera chce się z nim bić. O, on go zaraz zniszczy. O, howitzer już tu przylazł. Howitzer! Są tu gdzieś jakieś miniony większej ilości? Niezbyt. No przecież był buff pokazany na mapie. What the fuck? Czy to jest jakiś bug nowy? To jest prawdopodobnie jakiś nowy bug. Gdzie ta kamera idzie? Co za kurwa debil? OMG. Dobra, niech oni się tam bawią z tymi minionami. Jak ja to ulepszyłem, cofnę. Akurat będę miał idealnie na ulepszenie. Ej, nie tą umiejętność trzeba, bo ulepszyłem my. Tak, walczyłbym z nim, ale nie mam z nim szans na tą chwilę. Tam środek się dzieje. Jak ja kurwa stąd pójdę, to ta prawa padnie, no. Ciężkie wybory. Dobra, fajty się tu toczą okrutne. Gdzie ta kamera idzie? Zamroziła mnie szmata. No, nareszcie ją ktoś ubił. Kamera się tam bije. Przynajmniej kogoś zabiła. Dobra, jakoś to tutaj zdziałaliśmy. Trzeci punkcior. Jak zacznę ekwipować to, to już będzie ogień. Ale to jeszcze długa droga do tego, żebym ekwipował te karty. I
I dostałem jeden punkt, jak zwykle, po wyjściu z bazy. Kamera to tutaj pałaszuje w tej dżungli okrutnie. Dawać. Wow, nie trafiłem tego jednego. Oto szmata. No i mnie zabraziła, zginąłem przez to. Ale mnie zrobił bambuko ładnie. Stwierdziłem, że nie było sensu już wychodzić, może źle zrobiłem. Prawdopodobnie źle zrobiłem. Jak już tam wlazłem w tą wieżę, mogłem wyjść. Ale już tak bardzo pragnąłem tego killa, że musiałem to zrobić. Boże, 1-3. Miałbym 0-2. Nie wiem, który, nie wiem co jest lepsze. Rampage jest niewidzialny. To ja może sobie teraz zobaczę. Okej, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Czekajcie, to nie było to. To nie było to. Kampy. Uwaga. Okej, tutaj jest. Szukałem tego cały czas. Co nam zniszczyli? Prawą? Nie, prawo już chyba nie. No, prawo już nie było. Chciałem powiedzieć, nie żyła, ale to jest wieża przecież. Ostatnio mało Paragona wrzucałem, nie? Myślę, że pora wrócić do częstszego grania w Paragon, bo tak czy siak Arka już nie nagrywam praktycznie w ogóle. Konana nie chcecie nagrywać. Zacznę nagrywać to, co mi się bardziej podoba, czyli Paragonik. Mam nadzieję, że wrócę z powrotem do formy, bo jak na razie jest spadek formy okrutny. Ale to też jest to, że ludzie tutaj są coraz straszniejsi. Coraz gorsi. Ale oni się tam bawią na środku, może mi się uda w tym czasie spuszować. Mam nadzieję, że mi się to uda. Albo mi się jej nie uda. Nie goni mnie, co prawdaż. Ale mam grubo. Może uda mi się kogoś tu zabić jeszcze? Nie. Wszyscy pouciekali. Może nie wszyscy. Ale ja to raczej będę trupem, jeżeli tu pójdę. Gideon się wrócił i zdążył obronić tego cwaniaczek jeden. Dobra, jednego punkta mi brakuje. Punktu. Nie mam co tak na tą chwilę założyć tak naprawdę, także sobie zarzućmy to. Cały czas ktoś spamuje jakimiś komunikatami, ja już na to nie zwracam uwagi, no ale nic, idę obronić tego prawego pasa, bo nikt tego nie obroni. Na kamerę nie ma co liczyć. Tym bardziej, że właśnie zginął. Tym razem może mi się uda to spuszować. Mam taką nadzieję. Nie mam jeszcze oka. Albo im się nie udało, howitzer już idzie. I aurorka. Chyba im nie pykło. Gonią i gonią, a wieża w tym czasie pada. Co to było? Z rakiety mi chyba przefasolił, ale gonili mnie i gonili. A cały mój team nic kompletnie nie zrobił. Dobra, mam 3 punkty.
To bym sobie chciał wyekwipować, ale to już kosztuje 6 punktów, to jest dosyć drogie. Teoretycznie mógłbym sobie wyekwipować to, wymienić sobie na to. Starczyło mi? Nie starczyło mi. Aha, miałem jeszcze to wyrzucić. Dobra. Wyrzucamy to. No taki w sumie deal, nie wiem, czy poszedł zbyt dobry. Nie wiem, czy deal tu poszedł w ogóle dobry. Ani trochę. Kolejny przegrany mecz będzie, nie? Fuck this shit, tam jest howitzer. Wjeżdżam ten środek, ale nie wiem, czy mi się uda cokolwiek tutaj zdziałać. Gdzie on jest? Dobra, został zeżarty. Przydałaby mi się ta niewidzialność. Już tu przyszedł, ram pam pam. Trzeci kill, wow, zajebałem 3 kile. Zginąłem przez to. Wow, howitzer. Nie za bardzo mi pomógł. O, o, uwaga. Uda mu się? Nie uda mu się. Udało mu się. Wykorzystajcie tą przewagę, a nie on kurwa oko bije. Ja pierdolę. No i przez taki team się przegrywa. Trzech nie żyje. Wcześniej nie żyło czterech. A oni sobie biją. Ten bije dżunglę. Ten sobie chodzi po rzece. Ten sobie bije oko. Tylko Murdoch pierdolony puszuje, tak? Jedyny chyba ogarnięty. 4 na 5 mam. Masakra. 6 punktów. To jest dopiero masakra. Dajcie mi jeszcze ten jeden punkcik, którego mi brakuje. Już dostałem go, tak? Okej. To może bym sobie wtedy wyekwipował to. Tak chyba zrobimy. Wyekwipujmy sobie tego, bo on jest pasywny, tak? Pasywna. Pierwszy raz będę używał tej karty. Zobaczymy, może się przyda. Sprawdzimy. Po zabiciu przechodzę w... do strefy cienia. Gdzie to jest? Gdzie jestem ja? Jestem tu. Jest to tutaj. Tak, do strefy cienia. Na 3 sekundy tylko. Ale te 3 sekundy pozwalają mi na tyle, żebym mu dostał... te HP, które dostaję za zabicie dzięki mojej umiejętności pod prawym przyciskiem myszy. Dżungla to tu jest wyczyszczona perfekcyjnie, nie? Chimera sprawuje się w dżungli idealnie, ale nic innego nie robi. Zajebałem kolejnego killa. Ram pam pam nam wieży drugą pierdyknie. Nie ma szansy, abyśmy to obronili. Zobaczcie, ile jest ten Amberu.
Nie ma szansy moim zdaniem. Spierdolił tak czy siak, gdzie on uciekł? Ty, utknął tu. Co za gnój, nie? Tego to jeszcze nie grali. Widziałem to na różnych filmach, ale to jeszcze mi się nie przytrafiło. Dobrze mu tego bija Ignaja. Pięknie. Pięknie. Chociaż tam się zgrupują, dobra. No, mam tutaj oczko. No i to rakieta poleciała. No ja bym się oko zaraz kończy. Weźcie tutaj, zdziałajcie. Nie chcą nic zdziałać tutaj, oko mają. Tutaj są jakieś fajty. Gdzie ona uciekła? Jest. Mam cię. Czy ktoś tu jeszcze jest? Jest ten, ale ja stąd spadam, bo tu jest ram pam pam. Zabiłem go, zabiłem. Co za ucieczka. Co za ucieczka. Masakra. Chyba nie trafiłem nawet tą umiejętność, umiejętnością teleportu w Gideona, tylko w Miniona. To mogę albo nie mogę, nie muszę. To se mogę zarzucić tutaj. Wtedy mogę sobie jeszcze to zarzucić. A tego nie muszę. To se mogę później zarzucić, jak będę miał jeden punkt na zbycie. No nie, nie jest potrzebna ta karta w pełni ulepszona, żeby dawać efekt. Nie jest źle, bo z początek był ciężki. Zaczynamy się odkuwać. Bym powiedział, że nawet lepiej niż odkuwać. Chyba miczki mi się zbagowały. I to jest ten moment w hrabince, który uwielbiam, gdzie mogę expić na dżungli dosłownie. Aj, uciekaj, howitzer. O chuj, dostałeś z kamulca. Dobrze. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wyszło. Nie mówcie, że tam wjeżdżają teraz w fajty, jak ja poszedłem. Uuu, ktoś tam jest na dobitkę. Murdok strzelaj, gościu. A ja spierdalam. Ale to było dziwne, niepotrzebnie tam wlazłem. Kto tam się goni? Murdok się goni, okej. Uuu, jak ten kamień wszedł pięknie. To było grube, nie? To było grube. Dobra, teraz mam jeden punkcik. Mogę sobie go wrzucić tutaj. Biją różowego, czy mi się wydawało? Co to było? Wieża nam padła po prawej, grubo. Kolejny punkcior, tego z tym już nic nie zrobię. No, Kajmera tego nie obroni, nie ma najmniejszej kurwa szansy.
Uciekaj, kamerka, uciekaj. Ale idiota. Inhibitor nam padnie w ten sposób. Nie mam pytań. Zaczynaliśmy się odkuwać ładnie. I chuj, tyle z tego tematu. Dobra, wjeżdżamy tutaj w tą bicze. Gram pam pam, a to ja chciałbym sobie tutaj zablokować gościa. Nie uda mi się go dorwać, dobra. A było tak ładnie. I o to chodziło. Jesteś trupem, gościu. Dobra, nie mam już umiejętności. Przyszli tutaj, okej. Mogliśmy to trochę lepiej wykorzystać, niestety nie dało rady. Dzieje się tutaj w tym meczu. Powiem wam, że meczek bardzo ekscytujący, nie? Szkoda, że ta ich Aurora zdążyła ogarnąć tamtą lewą stronę, bo prawdopodobnie ta wieża by padła wtedy, nie? Jednego punkciorka mi brakuje, to mnie boli zawsze. Ale już damage wchodzi coraz ładniejszy. Za wolno się rozwija ten deck moim zdaniem. Nie wiem, ja nie potrafię robić deków, które się szybko rozwijają, nie jakoś. Ja robię deki tylko na late game, nie wiem dlaczego. Te miliony ten hałasują. A ja chciałem tu pomóc i dupa wyszła. Nie wierzę w to, złapałem się aż za głowę. Ja w to nie wierzę, że ja go nie zabiłem. Że on z tego wyszedł kurwa fartownie. Przecież to po prostu była jakaś masakra. Mogłem od razu z ulta wjeżdżać. Zabijcie. Jeszcze ona to przeżyła. Jak na jakim oni farci w ogóle przeżywają? Czy to jest niemożliwe? Kamera to mnie po prostu irytuje. Cały czas nie żyje gnojek jeden. Też mam tyle samo zgonów co on, ale kurwa, on jakoś w ogóle nie pomaga. A, już wiem co to było, dobra. Thunder Cleaver. Tak jest, Thunder Cleaver.
Jak to tam wygląda? Ktoś tam... Okej, okay. Jeszcze jakoś w miarę się bronimy, nie? Jak na to, co my tu teraz mieliśmy, oni mieli taką szansę, to na szczęście mieliśmy spuszowane linie. Gdybyśmy nie mieli spuszowanych linii, to by oznaczało koniec, tak? To nas uratowało. Dwa punkciorki. Dobra, ja idę obronić tutaj tą prawą stronę. Prawą czy lewą, prawą czy lewą. Cwaniak pieprzony. No nie, ty tego gościu nie przeżyjesz. Ja w to nie wierzę, że ty to przeżyjesz. No. Zjechałem go praktycznie całego. Jeszcze za mały damage, żebym go zjechał całościowo. Tu trzeba uważać, bo oni tu mogą gdzieś teraz łazić. Środek idą. Ale ja tutaj muszę odpuszować to. Już wjeżdżam tam jak najszybciej. Kurwa. Padło. Brak idea, gdzie ty jesteś, chodź tu. Oni mają jeszcze drugie wieże, to tu jest w ogóle chore. Dobra, Twin Blast śpi, gościu, który robi główny damage. Zabroziła mnie szmata. A, 9 punktów. Jak ja zdążę się zrespić jeszcze, to będzie zajebiście. Dobra, damage wzrósł okrutnie. Dlatego wolę być hrabiną na dżungli niż na linii. Nie wiem, jakoś... Dżungla to jest w ogóle dla mnie. Najbardziej mi się przyjemnie mi się gra na dżungli. Niepotrzebnie też na początku z tej linii złaziłem. Kto się tam bije? Chimera się bije z Rampage'em. To jest w ogóle śmieszne, że Rampage przegrywa te walki tutaj z Chimerą. Co ona ma wykrywane? 44 szybkości ataku, tu ma trochę hapsów, hapse. Okej, okay, bardzo dużo armora. Okej, okay, bardziej stankowana ta kamera jest. Nie no, spoko. Dziwny build. Jeszcze nie ma żadnych krytyków ani nic, jakoś daje radę. No, tu już nie miał szans najmniejszej, no oczywiście. Ale good job musiał dać. Ja mu coś napisać, ale chyba się jednak powstrzymam. Dwa inhibitory straciliśmy, jeszcze się bronimy i to w miarę. Oni są słabi, ale my też nie jesteśmy jacyś mocni. Zobaczcie. Aurora, mega postać. Co ona robi? Praktycznie nic. Czy ty mnie widziałeś, gnoju? Musiał mnie widzieć. No jest Aurorka. Zabruziła mnie szmata. Mm.
Niestety. Niestety. 10 na 9. Za dużo zgonów mam. Okrutnie dużo zgonów mam. Coś czuję, że Aurorka to będzie moja postać, którą będę masterował teraz. Bardzo dobra postać. Wszyscy nią grają w każdym meczu praktycznie za Aurora. W sumie to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo znowu nie będę miał kiedy nią grać, bo wszyscy będą chcieli nią grać. Chociaż teraz mają tą Shinbi, tak? Ciężki temat. Chyba się przerzucę na granie wsparciem, chociaż nie lubię grać wsparciem, bo jakoś nie czuję się w roli wsparcia dobrze. Ale jak będzie dobre wsparcie w teamie, to no jest dużo większa szansa na wygraną, bo wsparcie to jest bardzo ważny temat. Aurorka może sobie puszować, no bo ona... No dobra, to jest koniec meczu prawdopodobnie. No, to jest koniec meczu. Chociaż ten rdzeń wytrzymuje teraz dużo więcej z tego co widzę. Nie jest źle. Ubił howitzera. Ja się już respię. Ale tu nasi się biją jeszcze. Nie bij się. No właśnie, Chimera, idiota. Oj, Gideon, uciekaj. Uciekaj, chłopie, bo jak ja cię kurwa dorwę. No chłopie, żebym ja tylko tam kurwa wszedł. On uciekł gdzieś. On poszedł tam na lewo chyba. Ty no, no widzicie, był co było, cały czas widać ten pieprzony buff i zniknął nagle. Uciekł mi. Flet pieprzony. Aurora mnie gani. Dobra, idzie tamten bronić lewego. Niech broni. Różowy zaraz spadnie. Ja mam zaraz ulciora. Uff, prawie dostałem kamulcem. No i są słabiutcy. Też nie potrafią za wiele zdziałać. Trafił mnie i co z tego? No i zginął. I proszę bardzo. Gideon sobie tam działa. Niestety nie jestem w stanie... Nie mogę go dorwać. Murdoch już go tam połata ładnie, powinien go połatać. Podleczyłem się ciutkę. Murdoch bije. Ja muszę stąd wyjść. I teraz wjeżdżać, atakować.
No i czemu oni wszyscy stoją, kurwa mać? Dawaj, gościu, wjeżdżamy. Mamy szansę odpuszować wszystko z powrotem. Niech tam Murdoch sobie puszuje. Boże, co za mecz, kurwa mać. My to wygraliśmy, nie wierzę, nie. Chyba jeden z najbardziej emocjonujących meczów w ostatnim czasie. 16 na 9 na 8. No to kurwa koniec końców nie jest źle. Początek miałem cienki w chuj, ale nadrobiłem. Myślę, że nadrobiłem. Rekompensata jest. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia wszystkim, cześć.